No cóż, stało się. Wiemy już, ile będzie kosztować PS5 Pro, i też wiemy, czego możemy się spodziewać w PlayStation 5 Pro. No i ogólnie ludzie nie są zbyt zadowoleni tym, co proponuje Sony. Mark Serni, główny architekt konsoli, prezentuje wszystkie zalety PS5 Pro w porównaniu do zwykłej bazowej konsoli. Ich głównymi trzema punktami sprzedażywymi jest większa karta graficzna, polepszony ray tracing i AI-owy upscaling bo wszystko musi mieć aktualnie sztuczną inteligencję mimo że na aktualnej i poprzedniej generacji kart graficznych DLSS czy FSR jest podstawą praktycznie no ale dobra tutaj też czy większa karta graficzna i polepszony ray tracing to czy tam naprawdę to są dwa punkty bo jak ma się lepszą kartę graficzną to ma się ulepszony ray tracing ray tracing głównie zależy od karty graficznej więc jakby to idzie w parze? Nie wiem. Wydaje się, że wersja Pro ma tak mało do zaoferowania, że jeden punkt rozdzielają na dwa, żeby coś tu było i nazywają to wielką trójcą tego, co mamy w zestawie z PS5 Pro. No okej, okay. um, to już nie, nie wróży nic dobrego moim zdaniem, ale lećmy dalej. Później pokazują jak wyglądają gry z PS5 w trybie jakości versus na PS5 Pro, gdzie ta jakość jest identyczna, mamy więcej klatek. Po lewej 30 klatek, po prawej 60, Okej, okay, jest różnica, widać to, dalej pokazują jeszcze Spidermana i tak dalej. To jest osobna też kwestia, że pokazują same stare gry, ale to do tego zaraz przejdziemy. Ale to do czego większość ludzi się przyczepia i tak naprawdę śmieje się z Sony, to z porównanie jakie pokazali pomiędzy PS5 działającym w trybie wydajności, versus PS5 Pro. Ogólnie większość ludzi komentuje, że nie widać w tym różnicy. Co no nie oszukujmy się jest przekłamaniem. Zdecydowanie widać różnicę w tych dwóch obrazkach, e, szczególnie jak sobie przybliżymy. E, no to widać e, drut kolczasty na wersji PS5 Pro widać, że to jest drut kolczasty, a nie jakiś szlaczek na PS5 bazowym w trybie wydajności. Tak samo przez szyby nawet możemy przejrzeć, gdzie na PS5 bazowym jest to no, biały kwadrat czymś uwalony. Napis możemy przeczytać na tej wieży w oddali mamy o wiele więcej szczegółów. Więc mówienie, że tutaj nie widać różnicy, to jest lekka przyczepka, co ja się lubię przyczepiać, ale mam wrażenie, że nie w tym momencie. Tutaj też pokazują jakby różnicę między tłumem e, wraczecie klanku. No tutaj też widać różnicę, nie oszukujmy się. Jest o wiele bardziej rozmazane po lewej niż po prawej, tak? Dalej jeszcze pokazują y, z Spidermana ujęcie. No zdecydowanie to po prawej jest bardziej ostre. Jakby po lewej widać zdecydowanie więcej pikseli, które się rozmazują w tle niż po prawej. No i te porównania, że nie widać na nich różnicy są głównym punktem zaczepnym większości ludzi, co moim zdaniem nie jest prawdą i trochę wyciąganiem argumentu z dupy, ale jest tych argumentów jeszcze więcej. Chociażby cena. PS5 Pro będzie kosztowało 700 dolców albo 800 euro. 800 euro to jest 3,5 tysiąca złotych tak, w przeliczeniu dosłownym. Przy czym znając te ceny w Polsce będzie to kosztowało 4000 zł, tak, myślę, równo. 3999 złotych. Co, za konsole? To jest ogromna cena. To jest najdroższa konsola, nawet biorąc pod uwagę inflację, jaka do tej pory wyszła. Jeff Kelly, myślę, fajnie porównał ceny poprzednich konsol, jakie wychodziły, i podniósł te ceny adekwatnie do inflacji. No i jak widzimy, PS5 Pro kosztuje 700 dolców w porównaniu do poprzednich. No jedynie PS3 się wybija ponad tą cenę. Przy czym PS3 miała w zestawie czytnik na Blu-ray, -e. no a PS5 Pro nie ma czytnika na płyty. Trzeba dokupić osobno. Also... Eee, stojaczek też jest. Nie sprzedają w zestawie stojaczka. Kawałka plastika nie mogli dodać za 800 euro. Za 3500-4000 zł nie mogli dodać stenda. No i jak sobie dodamy te ceny, no to sam stand kosztuje 30 dolców. Eee, dysk kosztuje 80 dolców, więc mamy kolejne 110 dolców. Doliczamy do tego. Jeśli chcemy mieć full wypas konsole, to jest 3900 zł. Eee, no, czyli jakieś, nie wiem, 4300, 4400, tak bym zakładał. Co jest horrendalną ceną, szczególnie patrząc na to, że. Za podobno możemy kupić gotowca Kompa, a jeszcze taniej złożyć sobie samemu kompa. Sobie z ciekawości wszedłem na x nawet zobaczyć ile kosztują mniej więcej desktopy w tym przedziale, nie? Za 4000 zł. Za 4100 zł z windowsem nawet. Mamy i piątkę 12400F, 16 GB RAM-u, ssd i RTX-a 4060. No na tym już będziemy mogli grać na wysokich w ostatnie gierki, szczególnie jeśli włączymy sobie generowanie klatek przez FSR czy DLSS no o ray tracingu nie ma co marzyć, ale żeby ray tracing chodził dobrze na na, na PS5 też ray tracing nie będzie chodził w 60 klatkach. N nie oszukujmy się. Ta konsola nie wyrobi ray tracingu w 60 klatkach. To, to jest niemożliwe. Aktualnie, nawet jak mamy RTX-a 4090 i włączymy maksymalny ray tracing, no to będziemy mieli 20 klatek i trzeba to podnosić generowaniem klatek, dynamicznym upscalowaniem rozdzielczości i tak dalej, bo po prostu nie wyrobi nam komp. Grafika w grach jest tak dobra aktualnie na najwyższych ustawieniach możliwych, że bez tych wspomagaczy które nam wyciągają więcej klatek, generują tych więcej klatek tak sztucznie, to, to nie zagramy tak płynnie, nie? Więc. PS5 Pro też tego nie osiągnie za taką cenę. Ale jak chcemy jeszcze więcej przyoszczędzić no to wiadomo, można sobie złożyć kompa samemu. To na X-Komie to są gotowce. I wiadomo, w większości przypadków są droższe, o jakieś 500, może tysiaka nawet. E, szczególnie te jeszcze droższe. Gry online zrobiło nawet spoko zestawienie, gdzie właśnie wsadzili do kompa GeForce RTX 4600 EVO i Ryzena 5 7500F. Całkiem spoko komp. No jeśli weźmiemy do tego, podwyższymy trochę cenę, możemy dokupić lepszą Graficzną Radeona RX 7700 XT z większym ramem po prostu. Tylko w tym artykule trochę się myślę trochę pojechali za mocno, bo piszą, że komputerom jednak daleko do prawdopodobnych możliwości PS5 Pro i lepiej pokazuje to przykład Hogwarts Legacy, który ma zyskać na PSSR. PSSR to jest ten ich AI owy upscaling PlayStation Spectral Super Resolution. I w rozdzielczości 2K na Ultra RTX 4080 pozwalał na 20 klatek na sekundę, a RTX 7700 na 30 klatek, czyli połowę tego co ma na co ma pozwolić PS5 Pro, eee, myślę, że za mocno połknęli tabletkę e, marketingu Sony. Nie ma cholery, że PS5 Pro bez generowania klatek i AI upscalingu wyciągnie 60 klatek w 2K z ray tracingiem co też mam wrażenie Ultra będzie wyglądało zdecydowanie lepiej niż maksymalne ustawienia jakości na PS5 Pro. Nie oszukujmy się, tak. tak? Konsole zawsze w każdej generacji wyglądały gorzej niż to, co mogliśmy wyciągnąć na PC. Na ultra ustawieniach. Chociaż na końcu tego artykułu też napisali, mam wrażenie głupotę absolutną. E, przewidywania analityków sugerują, że Sony ma sprzedać podobną ilość sztuk PS5 Pro co PS4 Pro. Absolutnie się z tym nie zgodzę. PS4 wygrało poprzednią generację konsol, jeśli chodzi o wojnę PlayStation versus Xbox. Nie ma z tym dyskusji. Mieli bardzo dużo gier, szczególnie jeśli mowa o PS4 Pro, gdzie zapowiadając PS4 Pro, pokazali nowe gry, które są specjalnie przygotowane, żeby by wyciągnąć jak najwięcej z PS4 Pro z tej wersji ulepszonej. A co widzimy na pokazie PlayStation 5 Pro? Stare gry, w które każdy już grał. Na tym pokazie nie pokazali ani jednej gry nowej, która jest specjalnie stworzona, żeby wyciągnąć jak najwięcej z PS5 Pro. Wszystko, co pokazali, to stare gry. I mean stare. No, nowe gry, ale które w które już każdy zdążył zagrać na PS5, jeśli ją ma. I mean Horizon, Last of Us, Spider-Man. To są gry single player, które jak ktoś już raz przeszedł, to raczej nie za często je odwiedza ponownie. Więc tych punktów sprzedażowych nie ma za dużo, żeby przekonać konsumenta, że warto kupić to PS5 Pro, bo we wszystko równie dobrze może grać na starej konsoli, zamiast wydawać Kolejne 3,5 do 4 tysięcy złotych. Jeszcze bez napędu na płyty i nie będzie mógł sobie postawić konsoli pionowo, bo, bo też stand jest osobno za 30 dolarów. Kawałek plastiku. Dla mnie to jest główny problem. Nie pokazali żadnej nowej gry, pokazali same stare gry, w które można na spokojnie grać na PS5 nie zapowiedzieli nowej gry żadnej, gdzie przy pokazie PS4 Pro to miało miejsce właśnie. Pokazali nowe gry, które wykorzystywały ten potencjał w pełni wersji Pro przy poprzedniej generacji konsol. Jeszcze taki mały smaczek to, że ludzie wyśmiewają trochę design tej wersji Pro, że ma sportowe paski, które no, są zgodne z designem na przykład Slimki, PS5 Slim, no ma paski. Trzy. E, e, czy to ma zapewnić większy przewiew powietrza? Nie oszukujmy się. PS5 ma wiatrak u góry, więc te paski za cholerę nie wpłyną na, na to, jak będzie chłodna nasza konsola podczas grania. No i biorąc te wszystkie rzeczy pod uwagę, no ludzie trochę nie, e, nie są przy Nastawieni co do PS5 Pro i że płacenie 700 Dolców za konsolę bez podstawki, żeby konsola stała sobie pionowo i bez czytnika płyt jest po prostu szaleństwem. 800 euro w Europie. Cena nie ma limitów u Sony. O, to jest bardzo fajne. To nie jest dla graczy, to jest dla płacących. Not for the players, for the payers. Więc no, ludzie się naśmiewają mocno z tego pokazu PS5 Pro. No dla mnie tak jak mówiłem, największym zarzutem wobec Sony jest to, że po prostu nie ma gier. Gdzie są nowe gry? A miał być Concord, chwila. No nie wyszło. Następne? A Fair Games. Eee, no też nie wyjdzie. Live service bez polotu. Kiedyś, jak wychodziły konsole Pro, to oznaczało taki środek generacji, gdzie był bardzo duży przeskok pomiędzy PS1 a PS2, był ogromny przeskok pomiędzy PS2 a PS3, również podobny, trochę mniejszy, ale podobny, pomiędzy PS3, PS4 też bardzo duży przeskok, a pomiędzy PS4 a PS5. A um, większość gier, w które gra się aktualnie na PS5, można grać na PS4. Większość jest wstecznie kompatybilna z poprzednią generacją. No i Sony to bardzo dobrze też obrazuje, bo pokazują PS5 Pro, które ma być tym PS5,5, na grach, które wyszły nawet na PS4 jeszcze. Pokazują porównanie PS5 Pro z PS5 na grze, która wyszła na PS4. The Last of Us 2. To była gra na PS4. Super, jak sobie odpalę na RTX-ie. 4060 nawet, TI chociażby, podnieśmy tą cenę trochę, to no też będzie wyglądać lepiej. Za tą samą cenę, a na kąpie będziemy mogli robić o wiele więcej rzeczy. Nie będzie tylko przyciskiem do papieru. Sony chce, żebyśmy kupili nową konsolę o 200 dolców droższą, sorry, o 250 dolców droższą. Warto porównać do PlayStation Slim Digital, która też nie ma napędu na płyty. Za parę pikseli dalej 60 fpsów z ciut lepszą grafiką. What? Ale tutaj mamy jeszcze najciekawszą informację z tego pokazu. 3 czwarte graczy wybiera wydajność versus jakość. 75% graczy woli grać w 60 FPS-ach na niższej rozdzielczości niż w 30 czy ilu tam z wyższą jakością. Dla mnie ta cena jest zatrważająca. No, za tą samą cenę możemy mieć porównywalnego mam wrażenie kompa, a jak mamy już komputer, to za tą cenę możemy zrobić spory upgrade. Już nie wspominając nawet o tym, że nie dali kawałka plastiku, żeby nam konsola stała pionowo. Co jest? No i fakt, że nie dodali napędu na płyty też pokazuje mocno, że Sony chce pchać już jak najwięcej gier w formie cyfrowej. Absolutnie chcą się odciąć od fizycznych gier. No i jak musimy kupić konsolę za 4000 zł, potem kupować po zawyżonych cenach gry na jednym sklepie, na PS Store, gdzie mają Monopol, bo to jest ich konsola i mają tam tylko ten sklep, nie można kupować już używanych gier, to czemu po prostu nie kupić sobie za te pieniądze kompa i sobie kupować gry na Steamie, Gogu, Epiku, w które potem będzie można sobie zagrać na monitorze. Na telewizorze z padem w ręku jakimś najlepiej Xboxa, bo pady do PS 4 5, rzut monetą czy zadziałają ci na kompie. Większość czasu jak próbowałem grać w gry na kompie z padem do PS 4, miałem problemy z Lice of Pi na przykład absolutnie nie łapało mi kontrolera, więc okej, okay, musiałem grać na klawiaturze i myszce. To jest słaba inwestycja. To jest po prostu w cholerę słaba inwestycja. A jak ktoś już ma kompa i chce sobie kupić konsolę, niech sobie kupi Steam Decka. Będzie miał tą samą galerię gier co na Steamie już ma wykupione i będzie sobie mógł grać kurwa, na sofie, łóżku, kurde, na kiblu, gdzie sobie będzie chciał w pociągu. Zamiast być przywiązanym, przykutym łańcuchami do jednego sklepu z grami, których nie kupujemy, tylko kupujemy licencje, żeby grać w te gry, którą mogą nam odebrać w każdym momencie, tak. No nie ogólnie ten pokaz PS5 Pro, ludzie po nim jadą. Ja też nie widzę tutaj żadnej wartości, która byłaby dobrym argumentem, żeby wydać 4000 zł. Tylko po to, żeby zagrać w jakieś 20 gier, które są ekskluzywami, gdzie i tak większość już wychodzi na PC-ta. Ile oni mają ekskluzywów aktualnie? No to co, kupujemy konsolę całą o wartości średniego kompa albo połowy wartości dowalonego kompa, żeby zagrać w jakieś 5 gierek na krzyż? Bo większość gier na PS5 już zdążyła wyjść na Steamie? Bo Sony najwidoczniej... Nie zarabia tyle ty z tych gier, ile by chciała, więc musieli wydać swoje ekskluzywe już na Steamie: jak God of War, Spidermana. Jakby. Come on. wiadomo, znajdą się jacyś turbo turbofani, którzy mają PS5, PS5 Slim i teraz będą musieli mieć do kolekcji PS5 Pro. No ale oni dają się po prostu e, ruchać na hajs. No ale tyle na razie mam do powiedzenia na ten temat. Napiszcie mi swoje zdanie w komentarzach, jak się podobało. Dajcie lajka, jeśli nie, dajcie dislike. A my widzimy się w następnym filmie, albo na live'ie tutaj na YouTubku, nie. Za zapraszam na streamki. Aktualnie ogrywam sobie Sekiro, potem może jakiś Space Marine 2. Hmm? Widzimy się.